Festiwalowe Radio Opole. To był taki zespół, który nazywał się Jammer. Jaszczura Krakowski ten zespół grał. I Andrzej to była taka jakby półka wyżej troszkę od tego formu, takiego rocka naszego, żeby bardziej punkowy, jazzujący zespół. I Andrzej miał zawsze problem z tym, że świetnie śpiewał, wiadomo, że to śpiewał. Natomiast jakby nic się takiego nie zdarzyło, co by go pchnęło na tak zwane szerokie wody. Państwo wiedzieli, jak już świetnie śpiewa. Miał taki kompleks zawsze. Do mnie też miał pretensje, że te chałupy nagrałem. No to też mi się zgrafiło. Ale brał to oczywiście zgodzone sobie poczucie humoru, żeśmy razem jeździli na koncerty. Rozmawialiśmy o tym właśnie o sprawach muzycznych. I wyobraźcie sobie Państwo, że ja po prostu wspomniałem o chałupach, że to jest już o sobie, mówię o sobie. Mówię w momencie, w którym coś to spowodowało, że Andrzejowi się udało wejść nareszcie do tego radia i zaistnieć jako już znany, świetny wokalista. Ja bym się miałem nawet piosenkę z Wisia Poznakowskiego, nawet nagrali już sekcję. Ja się zdecydowałem, że jednak nie będę go śpiewał, bo to już za dużo tego typu piosenek na moim koncie by było. I pan Jurysiu mówi, Poznakowski, kompozytor tej piosenki, kto mi to zaśpiewa? Ja mówię, no jest też Krakowie. Andrzej przyjechał do Krakowa. Akurat los chciał, że akurat my się zjechali na lądzie mogliśmy sobie Andrzej, no przecież szukam się do trzech, akurat jestem, jakby los chciał nagrać numer, bo jest do siebie. Andrzej to nagrał, to była jego pierwsza piosenka Pilnego. Pamiętasz, Pilnego. I tym numerem Andrzej wszedł i później już poszło jak z góry, bo przy tym temperamencie inteligencji muzycznej, muzykalności, to był człowiek, który się urodził do swingu. On po prostu się urodził i od razu miał to, czego ludzie się... Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.